spali gumę? O, spalił na rachewce, nie? Witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym przejedziemy się loncinkiem. Specjalnie dla Was wyciągnąłem loncinka z nory. Powietrze chyba jeszcze jest, paliwa coś tam dolałem. Przejedziemy się kawałek. Chyba jakieś paliwo jest. Chyba. Nie, no jest. Stare, ale jest. Może starczy. Jak co? Co przejazd zawsze brakuje. Może tym razem będzie inaczej. Dobra, jeszcze zajrzymy tutaj, czy w ogóle jakiś płyn jest hamulcowy. Spróbujemy tam lekko odpowietrzyć może. Może to coś pomoże. Bo niby klocka jest, ale coś słabo hamuje. Trochę niepotrzebnie bym się pozbył pompki hamulcowej. Tamta druga była lepsza. Nie no, płyn jest. Dziadowski, ale jest. Kurde, by to zrobić. Dobra, dolejmy tego płynu. Ale cały płyn będzie do wymiany. Cały płyn będzie do wymiany, bo jest stary. I zbiorniczek też. Jest mały zbiorniczek. Trzeba będzie wymienić na pompkę z większym zbiornikiem. Wtedy będzie mniej wrażliwy na wychyły. Albo pod większą pompkę. Że pod większy zacisk, to będzie mocniejsza pompka. No dobra. Hamuje coś lepiej. O. Hamuje lepiej teraz. Pomogło. Dobra. Odpalajmy. Uśmiemy paliwko. Ubierzemy racingowe rękawiczki standardowo. Może wcześniej odpalimy, a potem ubierzemy racingowe rękawiczki. Jeszcze nie ma szału, ale może nie będę się bał teraz z górki jechać. Siedzenie jest trochę niewygodne, jest za twarde i za wąskie. To mnie tak trochę denerwuje. Spróbujmy, czy dziad odpali. Bo to ostatnio co jeździłem, to było parę dni temu. Troszeczkę po nim polało. Nie pamiętam teraz, jak tu jest sanie. Tu jest wskaźnik rozwalony. Chyba tak jest sanie. O! Chyba jest bez sania. Nie no, muszę gaźnik wymienić, bo nie wiadomo, czy jest sanie włączone, czy nie.
Kurde, nie chcę mi się tego odkręcać. Tak mi się tego nie chce odkręcać. Żeby zobaczyć, czy jest klapka zamknięta, czy otwarta. Rozgrzeje się, będzie chodził. Na razie bez racingowych rękawiczek, bo to na zimnym. Chmury troszeczkę się robią, to mnie niepokoi. Dobra, jedziemy. Jasny gwiniak się to drze. Jakby nie wiadomo jaka pojemność była. Masakra. Nie wiem czy będzie to słyszeć na kamerce, ale lepiej chyba bez wydechu. Lepiej będzie to bez wydechu chodziło niż z wydechem. Nie, powiem wam szczerze, aż mnie uszy bolą, bo jestem bez kasku. Powiem wam szczerze, że jest głośno. Ale to nawet naprawdę bardzo głośno. Możeście słyszeli teraz na prostej. Kurde, nie dziwić się, że turbina chodziła, jak ktoś takie ciśnienie spalin. Ja pierdziel. Nie, nie! Nie do jazdy! Co by się działo, jakby była pełna kompresja? Bo tak naprawdę no teraz jest trochę przytarty ten silnik, bo minimalnie przykapca przez odmę trochę ciśnienia ucieka. No powiem wam, w głowicę, że przerobiłem kruciec sący, to dało no! Ale trzeba będzie wydech wymienić. Końcówkę wydechu tak naprawdę. Żeby dało się na legalu tutaj pojeździć, bo no, naprawdę jak teraz jest zasysa paliwo, to napierdziela z wydechu konkretnie. Chyba nawet głośniej ja bym końcówki nie miał. Ja pierdzielę. Specjalnie tak mocno nie gazuję, żeby jak najmniej hałasował, ale kurna! Nie wiem czy mnie słyszycie, kurde! Ja pierdzielę, sam siebie nie słyszę! Ja pierdzielę, nie! To nie jest normalne! Nie, to nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu, tak wam powiem szczerze. Nie, to nie jest normalne. Drze się to tak, że jasny gwint. Nie, no muszę końcówkę przynajmniej zmienić. Bo kurde mele, masakra. Krosowcy. I wyobraźcie sobie, że tym krosem tutaj przerżnął dużo ciszej niż mój lącik. Mój
Mój lunch na prawie wolnych obrotach miał ten dźwięk. Tyle decybeli. Ja pierdzielę. Jak tu jechać? Cicho i niepostrzeżenie. Dobra, zrobimy już to kółko. Może ludzie mnie nie zjedzą, nie? Będzie jakiś leśniczy szeto. Ja pierdzielę. Nie no. Nie no, trzeba końcówkę zmienić. Kolejny odcinek już wiadomo jaki będzie. Że tu sobie ktoś spróbuje. Ja też spróbuję. Co, ja nie mogę? Spróbujemy tu podjechać kawałeczek. Ja wiadomo tylko na jakim biegu, dawno mnie jeździł. Jestem wypostrzony. Nie wiadomo czy jedynką? Ale hamulce już z przodu się zrobiły. Dobra, jedziemy. Ja jeździ krosówą. Jasny pier. Nie wolno tu motorami jeździć, zaraz dzwonię po policję. Po policję zaraz dzwonię, gdzie tu motorem jeździ? Siemaneczko. No i co to jest za sprzęt? Pal się. 125. 125? Nie no. Ale ja mam tutaj, nie wiem, z 1000 pojemności. No, wiesz. Ale w baku, nie? No, jak się zmieści. To na razie. Dobra, spróbujemy to podjechać. W ostatnim momencie. Ale wyjechałem. Nie, jedynka za wolna. Mogłem na dwójeczce spróbować. Wow. Ale mnie ściągło. Oczywiście wydech trzeba zrobić. Jak na lącina? Jak na lącina, to to jedzie. Się ręka lepi, jasny gwint. Ale na całe plecy z błota. O, o. Coś skrzypi. Ja myślę, że łożysko się rozleciało. Co skrzypi? Może być, że łożysko w kole.
Za duża moc, no. Cóż poradzi? Coś skrzypi strasznie. Kurde, se pojeździłem. Szkoda, że łożysko się zatarło i piasto rozwaliło. Takie było łożysko. Łożysko tylnym kole, kurde. Łańcuch lekko już wyciągnięty. O, jest ty pieron. Nie. 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 Rozwaliło wentyl. Za duża moc. Wszystko jasne. Kapuć. Jasny gwint. Kapcia mam. Kurde mele, no. To se pojeździłem. Fajnie było. Ale powiem wam szczerze, nie rzucało mnie jak na kapcia od tego szarpania, pewnie jak tam zrobiłem ten podjazd. O, teraz jak jadę z górki, to czuję, że mam kapucia z tyłu. Będzie na tyle. Zawieszenie spoko, chociaż leje. Normalnie zarąbiste, no. Jestem zadowolony z tego wahacza z tyłu i zawieszenia z przodu w miarę nawet. Ale co z tego, jak mamy kapucia? Trzeba będzie dętkę kupić, trzymak do opon, zamontować trzymak do opon trzeba będzie. No bo to nie ma sensu tak szczerze, bo zaraz mi znowu zerwie przy tej mocy, no to już pasuje, nie? Przy tej mocy to bez trzymaka ani rusz. O. Szkoda, no. A pojechalibyśmy sobie jeszcze gdzieś pojeździć. No dobra, odstawię sprzęta. No i będziemy modyfikować po kolei. Spali gumę? O! Spalił na rachewce, nie? No i tak to właśnie jest, no spaliliśmy kapcia na rachewce. Ojeju, jeju. Jakiś tam przejazd był, przepaliliśmy sprzęta po długiej przerwie. Macie jakiś odcinek z Doncinka. To już chyba ostatni odcinek
z lącikiem takim jak teraz widzicie. Zaczynamy robić modyfikacje po kolei, bo dawno tego nie było, a pasuje się za to brać. Pierwsze co, oczywiście naprawimy koło, to nie będzie modyfikacja, ale musimy naprawić koło i dołożymy prawdopodobnie trzymak z tyłu. Z przodu na razie sobie odpuszczam, ale zamontujemy coś innego. Do lącinka zamontujemy coś takiego. Z tyłu taki potężny wydech. Go zamontujemy. Może będzie ciszej, niby on jest przelotowy, ale jest tutaj w środku gąbka. Znaczy gąbka, wygłuszenie, wata szklana. Więc powinno być coś tam ciszej. Mam taką nadzieję. Ewentualnie jak nie będzie, to zrobimy jakiś DB killer do tego, żeby to wyciszyć, bo nim ciszej, tym lepiej, bo dłużej pojeździmy niepostrzeżenie. Dłużej pojeździmy niepostrzeżenie i nie będą się ludzie tak pluć. Nie będziemy hałasować. Łańcuch na razie zostanie, ślizgi, wszystko to jest naprawdę, powiem wam, że tu chodzi to idealnie, nic się nie wyciera. Tak jak przy, typowo w pitbike'u, po prostu tutaj ten ślizg, tutaj się nic nie wyciera, prowadnica też się nie wyciera. Naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. Rozwiązania, ewentualnie dołożę tutaj filtr gąbkowy, żeby były większe przepływy i żeby tutaj nie było takich problemów z tym syfem zaciągającym się do silnika, chociaż tego silnika już nie szkoda, bo on i tak już jest do remontu, turbo przeżył, więc dość długo turbo przeżył, więc nie jest źle. Tak, kończymy ten odcinek, w kolejnym już wiecie co się spodziewać, będziemy dubać przy odcinku i prawdopodobnie też w kolejnych następnych odcinkach będziemy powoli go dopieszczać, tak jak obiecałem wam kiedyś, tak będziemy robić, czyli po prostu go ulepszać, będziemy go przerabiać pod trudniejsze, gorsze tereny. Mogę wam tylko tyle zdradzić, że będzie się działo i będzie masakra. Będzie masakra. To ja się z wami żegnam, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego, trzymajcie się. Kurde, palec mi się zablokował. Na razie, trzymajcie się, hej.